Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole nitownica ręczna wraz z zestawem nitów i wierteł marki Parkside. Zapraszamy! Idziemy za ciosem, widzieliście już nitownicę do nita nakrętek. Tym razem chcieliśmy wam pokazać zwykłą nitownicę do nitów zrywalnych. Na spodzie napisano Compernas, czyli zupełnie inny producent niż tej poprzedniej. Całość przychodzi zapakowana w takie dość śmieszne pudełeczko, które mam wrażenie, że w warsztacie nie pożyje zbyt długo. Najtańszy plastik, jaki jest możliwy. Zapięcie tworzywowe jest takie, że wiadomo, że się to wyłamie za chwilę. Góra z jakiegoś poliwęglanu, która się odpina. To jakby o czym fajnie, żebyście, moi drodzy, wiedzieli. W zestawie mamy nitownicę, ale do niej sobie za chwileczkę dojdziemy. Mamy instrukcję obsługi, uwaga. Obrazkową. Tak jest. W tak zwanym komiksie. Mamy cztery zestawy nitów, moi drodzy, po 15 sztuk z każdego. I są to 2,4, 3,2, 4,0 i 4,8. Czyli takie rozmiary mamy dostępne w zestawie. Oraz mamy woreczek z czterema wiertłami. No też jakby zbyt długiego żywota nie wróżył. Ale fajnie, że są, bo amelinium może się sprawdzą. Wiertła o tych samych średnicach, czyli 2,4, 3,2, 4,0 i 4,8. Czyli tak zwany gumolit. Tak. No ale tego się na chwilę pozbywamy. Dlaczego postanowiliśmy wam pokazać ten produkt, który jakby do bardzo drogich nie należy? Otóż jego wykonanie jest naprawdę rozsądne. Wykonany jest z dość grubego profila. I to im trzeba przyznać, że rzeczywiście ta blacha, która została wyprofilowana, jest dużo grubsza niż większość rozwiązań normalnie dostępnych w markecie. Czy nawet wszystkich najtańszych nitowic ręcznych, które są w supermarketach. Tak, wielokrotnie już zdarzała mi się taka sytuacja, że no ja Himenem nie jestem, do Pudziana też mi daleko, ale generalnie dwie pogiąłem w trakcie nitowania. W środku oczywiście w standardowym miejscu kluczyk do wymiany głowic. Głowice również dodatkowe w miejscu standardowym. Wymieniamy po prostu, wykręcamy tą, którą akurat potrzebujemy. Wykręcamy tą, którą mamy w danej chwili założoną. Zamieniamy, dokręcamy jedno i drugie i jest po temacie. To miejsce na ten kluczyk tutaj moim zdaniem jest dość nieszczęśliwe, ale generalnie wszyscy tak robią. Te rączki, które tutaj są najwyższej jakości, również nie są. Widać ślady po wtrysku, aczkolwiek są ok i są dość wygodne. Całość sama w sobie prezentuje się i działa naprawdę tak, jak powinna. Oczywiście wyjście na tą część zerwaną z nitu, czyli na tak zwany drucik, albo czpień, albo bolec, różnie na to mówią, znajduje się również w miejscu standardowy. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o wykonanie i o samą jakby jakość tego wszystkiego, to jest ok. To malowanie proszkowe, które jest tutaj na zewnątrz, przypomina taką fajną strukturę, aczkolwiek już widać, ona była raptem użyta może ze 2-3 razy, już widać gdzieś tam pojedyncze ubicia, co oznacza, że to zbyt trwałe gdzieś tam nie będzie, aczkolwiek jest to tylko element ozdobny, nie mający żadnego wpływu na użytkowanie naszego narzędzia. I ja tutaj nie będę się dalej, że tak powiem, rozwodził. Głowica jest w rozmiarze, w którym powinna być. Narzędzie przekazuję i zmieniamy prowadzącego. Ależ dziękuję. Dobrze. Dostałem. Przekazano mi urządzenie, czyli naszą nicownicę ręczną. Pierwsza próba. I po próbie. No, udało ci się. Nawet zacisnęło. Tak jest. Dość szybko. Znaczy, no właśnie o dziwo, zbyt szybko. No to jako do
Tak szybkiego montażu nie byłem przygotowany, więc teraz druga próba z boku, żebyście lepiej widzieli. Dociśnięcie, zaciśnięcie i już. Moment. Powiem szczerze, nie spodziewałem się po Plexizie tego. No nie, normalnie w tych tanich marketowych nitownicach należy się liczyć z tym, że trzeba to zrobić co najmniej kilkukrotnie. A to jest szybkie, ładne zaciśnięcie. Ja też chcę. Jako Jacek nie wierzył, że jedno szybkie walnięcie działa. Okej. Okay. Jacek. Dobra, zmiana prowadzącego. Dobrze, no jak sami słyszeliście, moja żona też chce spróbować, bo to zbyt łatwo i zbyt pięknie wychodzi. No i jedno ściśnięcie, naprawdę. No. Szkoda, że nie mam drugiej kamery, bo chciałbym, żebyście zobaczyli tą minę. Przecież tyle razy, co z nim robiłam w warsztacie, to zawsze miałam problem, żeby zenitować cokolwiek. I było... No to wam powiem, że... Wow. Wow, no. Dobrze, teraz chyba już przejdziemy do podsumowania. Moi drodzy. Parafianie. Jak sami widzieliście, słyszeliście, no szapoba, no ponieważ no, nie spodziewałem się takiego efektu po no, Parkside, który no, jest najtańszą nitownicą ręczną, którą mogłem dostać w supermarkecie, w sklepie, nawet z najtańszymi narzędziami, czy nawet w bazarkach chińskich. Ile? Dokładnie 29 zł zapłaciłem za nią w Lidlu. Teraz tak, w ramach uzupełnienia. Zobaczcie, że to jest naprawdę ładnie zaciśnięte. Pokaż, Jacku. Żeby nawet nie było. Są bardzo ładnie kulki wciśnięte i to naprawdę jesteśmy zdziwieni. No nie ukrywajmy, no 29 zł za nitownicę, która nie gnie się w rękach, która jest wykonana naprawdę bardzo dobrze, sztywna, sprężyna mocna i że działa za pierwszym strzałem. Tak jest. Co możemy na ten temat powiedzieć? Odjęło nam mowę. Jeszcze. Znaczy generalnie tak, cena bardzo uczciwa. Wykonanie jest solidne. Solidne. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. No może poza tym malowaniem, tak? Najtańsza z najtańszych, nawet z najtańszych z Allegro bym powiedział. Która działa wyśmienicie. No oprócz tak, no malowanie... No, ale to wiadomo, chiński karbon, jakiś odlew, coś tego typu. Jeśli chodzi o same pudełko, no długo nie wytrzyma, więc no sama nitownica powiesi się po prostu na ściance, tak? Tak, albo ale będzie w szufladzie. Sprzęt sam w sobie naprawdę okej. To pudełko to jest tylko taki dodatek. Tak samo jak tam te pary nitów na krzyż, czy te wiertełka, które tam są. Do tego bym się jakoś specjalnie mocno nie przywiązywał. Ale jeśli chodzi o sprzęt, wykonany spoko. Rączki, mimo że są takie sobie w porównaniu z tymi drugimi nitownicami, to i tak są dużo lepsze niż w większości marketówek. No, odlew odlewem, ale dobrej jakości odlew, nie ukrywajmy. Tak, więc dlatego właściwie postanowiliśmy ją wam pokazać, ponieważ uważamy, że warto. Działa. Więc chyba tym pięknym akcentem zakończymy, więc przypominam, w każdy poniedziałek oraz piątek się widzimy. A my na dzisiaj kończymy. Pozdrawiamy was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.